Cześć. Tematem dzisiejszego nagrania będzie stres oksydacyjny, jego działanie oraz rola w naszym organizmie. Zapraszam do oglądania. Stres oksydacyjny jest to nic innego jak zaburzona równowaga pomiędzy działaniem wolnych rodników a antyoksydantami, które wykazują właśnie działanie zapobiegające oraz neutralizujące wolne rodniki. Stres oksydacyjny jest naszemu organizmowi potrzebny do walki z patogenami. W momencie, kiedy dochodzi do zwiększonej ilości stresu oksydacyjnego, czyli kiedy mamy więcej substancji działających prozapalnie niż przeciwzapalnie, niestety nasze zdrowie może ulec pogorszeniu i może mieć to bardzo poważne konsekwencje w przyszłości. Wolny rodnik jest to nic innego jak cząsteczka, która zawiera niesparowany elektron. I ona dąży do tego, żeby przyłączyć brakujący elektron, przyłączając się tym samym do sąsiadującej cząsteczki. Dzieje się to dzięki procesowi utleniania takiej cząsteczki, który jest dla nas niezwykle szkodliwy. Jeżeli chcemy zneutralizować działanie właśnie tego procesu, tych procesów wytwarzanych przez wolne rodniki, musielibyśmy podziałać w tej sytuacji antyoksydantami, mówiąc najprościej. Antyoksydanty z kolei to takie naturalne mechanizmy znajdujące się w naszym organizmie, ale takie również, które znajdują się w żywności dostarczaną wraz z dietą. Jakie mamy źródła wolnych rodników? Na pewno wiele osób słyszało, że przede wszystkim wolne rodniki to zanieczyszczenia środowiska, czyli smog, który otacza nas zewsząd. Oprócz tego jest to oczywiście dym tytoniowy, palenie papierosów inaczej, nadużywanie nadmiernej ilości alkoholu, życie w chronicznym stresie, krótki sen i wypoczynek, nadmierna aktywność fizyczna również indukuje stres oksydacyjny, ale także nieprawidłowa dieta, w tym spożywanie dużej ilości cukrów prostych, kwasów tłuszczowych typu trans, peklowanej żywności, mięs, wędlin, które również zawierają szkodliwe dla naszego organizmu nitrozaminy. Podobnie jest też z żywnością wysoko przetworzoną, na przykład w postaci jakichś gotowych instant produktów lub fast foodów. Wszystkie te czynniki wpływają szkodliwie dla naszego organizmu. One właśnie wyzwalają tworzenie się wolnych rodników, które atakują nasz ustrój. Co możemy zrobić, żeby właśnie zapobiec takiej sytuacji? Przede wszystkim możemy wprowadzić antyoksydanty. Już wspomniałam o tych naturalnych mechanizmach i są to przede wszystkim enzymy, takie jak katalaza, jak peroksydaza glutationowa, dysmutaza, ale również glutation, który znajduje się wewnątrz. Jeżeli byśmy chcieli podziałać od strony dietetycznej, to przede wszystkim będą polifenole, czyli wszystkie czerwone, żółte, pomarańczowe, zielone warzywa oraz owoce. Oprócz tego na pewno beta-karoteny, czyli pomidor, papryka, jak również marchew, pomidor, papryka, witamina C, która jest również silnym składnikiem antyoksydacyjnym, znajdująca się na przykład w owocach cytrusowych, w aromii, w dzikiej porzeczce, w natce pietruszki, witamina A, na przykład w wątróbce, w żółtkach, jaja, jak i również możemy dostarczyć antyoksydantów w postaci glutationu, które znajdziemy na przykład w orzechach, w brokułach, oraz w postaci resweratrolu. Najczęściej wymieniamy się tutaj oczywiście czerwone, wytrawne wino. Nie ulega na pewno wątpliwości fakt, że każdy z nas jest zewsząd atakowany różnymi substancjami toksycznymi, dlatego należy taką dietę zmodyfikować pod kątem działania stresu oksydacyjnego, wprowadzając jak największą ilość antyoksydantów wraz z żywnością. Jeżeli film się podobał, jeżeli macie do czynienia z antyoksydantami, to dajcie znać, czy wprowadzacie tego typu składniki pokarmowe do diety, czy może nie, czy może macie taki zamiar. Łapki w górę, śledźcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym nagraniu.